Dzisiejsze słowo jest słowem o dążeniu do doskonałości w życiu człowieka wierzącego. Niewątpliwie życie zakonne w Kościele jest takim wielkim darem Boga dla nas, bo Bóg nam daje świadków tego dążenia do doskonałości. Bóg nam daje w Kościele siostry i braci, którym nie wystarcza przeciętne życie Ewangelią, którzy chcą żyć Ewangelią radykalnie, idąc za radami ewangelicznymi. Pan Jezus mówi do nas dzisiaj o tym dążeniu do doskonałości, pokazując nam wyraźnie, na czym ono polega, jaką logiką się ono rządzi. Po pierwsze, mówi nam, że to dążenie do doskonałości, do świętości, ono nie czerpie dzisiaj już swojej motywacji z tego, że Bóg dał nam przykazania, przepisy, prawo, za którymi powinniśmy pójść. To oczywiście jest prawda, to dalej obowiązuje, ale jest też coś o wiele bardziej podstawowego jeszcze. Nasze dążenie do doskonałości nie wynika z tego, że chcemy odpowiadać na Boże przykazania, tylko wynika z tego, że chcemy żyć na miarę tego, kim jesteśmy z woli Bożej. Jezus mówi do nas dzisiaj o miłości do nieprzyjaciół. Już wyżej się poprzeczki nie da podnieść. Mówi, miłujcie waszych nieprzyjaciół, abyście się stali synami Ojca waszego. Ktoś by się mógł zapytać, a nie jesteśmy? A nie jesteśmy dziećmi Boga? No jesteśmy. Każdy z nas jest dzieckiem Boga. Jesteśmy Jego córkami, jesteśmy Jego synami. Ale Jezus mówi, a to pokaż, że jesteś dzieckiem Boga. Doświadcz rzeczywiście w sobie tego życia, które przychodzi od Ojca. Pokaż, nie, że jest w tobie taka miłość, która tylko od Boga pochodzi. Po czym widać to, że jesteś dzieckiem Boga? Po czym to widać? Ano po tym, że potrafisz kochać nieprzyjaciół. Kiedy odnajdujesz w swoim sercu miłość do nieprzyjaciela, mówi Jezus, to odnajdujesz w sobie, potwierdzasz w sobie godność Bożego dziecka. Wtedy rzeczywiście potwierdzasz to, że Bóg jest twoim Ojcem. To nie chodzi tylko o to, że jest przykazanie Boże, są Boże pouczenia, róbcie to, tego nie róbcie. Tak, Pan Bóg nas naucza, ale oprócz tego, że nas naucza, to dzieli się z nami swoim życiem. Jest rzeczywiście Ojcem. Nie tylko zachowuje się jak Ojciec, że dba o to, żebyśmy mieli co jeść albo pić, albo w co się ubrać. Jest rzeczywiście naszym Ojcem, dzieli się swoim własnym życiem, tą miłością, jaką On kocha ludzi. Tę miłość umieszcza w ludzkim sercu. To jest najgłębsze uzasadnienie dla tego słowa, którym my się posługujemy. Siostra, brat w Kościele. Jesteśmy dla siebie rodzeństwem, bo wszyscy jesteśmy zrodzeni z Boga. I to człowieka uzdalnia do czynów niezwykłych. Skąd się bierze w człowieku świętość? Ludzie się nie rodzą tacy. Ludzie się tacy stają. I wyłącznie wtedy, kiedy się otwierają na łaskę, na to doświadczenie, że jestem dzieckiem Boga. Bóg mnie uczynił swoim dzieckiem, potwierdza to raz po raz. Nie? Tymi darami, taką miłością, którą wkłada w moje serce, nie? Mogę wyjść kochać nieprzyjaciół. Dlaczego to robić? Bo jesteście dziećmi Boga. Nie? Stań się dzieckiem Boga. Jesteś Nim. Stań się Nim. Zobacz w sobie te możliwości, które Pan Bóg składa w twoje serce. Nie? Stąd się biorą święci w Kościele. Się otwierają na łaskę przy całej swojej słabości. I jeszcze jeden fragment z Ewangelii dzisiejszej chciałbym wyakcentować. To jest samo jej zakończenie. Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz Niebieski.
Tak zapamiętał słowa Pana Jezusa święty Mateusz. Ciekawe, że jak weźmiemy Ewangelię Łukasza, ten sam fragment, odpowiedni, to to zdanie brzmi troszeczkę inaczej. U świętego Łukasza w zapisie brzmi: bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. U Mateusza: bądźcie doskonali, jak Ojciec wasz jest doskonały, a u Łukasza: bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Na czym polega doskonałość? Na miarę naszego Ojca. Doskonałość polega na miłości, która jest miłosierna. Doskonałość nie jest, dążenie do doskonałości nie jest dążeniem, które człowiek może przeżywać sam w sobie. W czasach Pana Jezusa był taki model doskonałości. Doskonały to jest ktoś, kto się odetnie od wszystkich. Nie? Przecież wiadomo, że oni są okropni. Kto chce być człowiek doskonały, to się musi odciąć. Faryzeusze dążyli do doskonałości. Słowo faryzeusz znaczy tyle, co oddzielony. Oddzielony. Kto to jest święty? Ktoś, kto jest oddzielony od świata. Oddzielony od tego, co nazywamy profanum. Nie? A Jezus mówi: doskonały to jest miłosierny. Doskonałość się dokonuje w spotkaniu z drugim. I to jest spotkanie w miłości. Nie? Siostry składają śluby. Ludzie życia zakonnego w Kościele składają śluby. Czystości, ubóstwa, posłuszeństwa. Co to jest czystość przeżywana doskonale? To nie jest brak miłości. Czystość to nie jest rezygnacja z miłości. Ostatnio papież Franciszek udzielił cudownego wywiadu. Mówi: czystość przeżywana po Bożemu to jest macierzyństwo i ojcostwo. Duchowe. Nic lepiej nie mówi o czystości sióstr, jak te dzieci, co tu siedzą w pierwszych ławkach. Nic lepiej nie mówi o waszej czystości. Jak nie będziecie duchowymi matkami, to niech Pan Bóg broni Kościół przed wami. A my, jak nie będziemy duchowymi ojcami, to niech Pan Bóg broni Kościół przed naszym celibatem. To będzie jeden wielki dramat dla Kościoła. Doskonałość nie polega na odcięciu się. Doskonałość polega na miłości. Ślubujecie ubóstwo. Ubóstwo nie polega na tym, nie, że nic nie masz. Tylko, że to, co masz, dzielisz z innymi. Że widzisz potrzeby innych. Nie, że nie traktujesz swoich pieniędzy jako swoją własność. Nie. Realnie. Nie. Ubóstwo nie polega na tym, że jesteś sknerą, tylko że jesteś hojny. Że widzisz, gdzie komu czego brakuje. Matka Róża najpierw widziała, że te robotnice, którym ona ma głosić Ewangelię, tak naprawdę nie mają pieniędzy na to, żeby sobie uszyć ciepłą bieliznę. To jest to, co przekonuje mnie bardzo do jej świętości. Święty potrafi się zapytać drugiego, czy masz na majtki. Jak nie masz na majtki, to o czym będziemy rozmawiać, nie? O Ewangelii? Ale to, co miała, to, co gdzieś tam zarabiała, wiedziała, że nie jest jej. Nie? Trzeba wynająć mieszkanie, gdzie zamieszkają, tak? 20 kobiet, które pracują w fabryce razem w jednym pokoju i z jakąś małą kuchenką, nie? Za jaki czynsz? Za jakie pieniądze? Co? Ubóstwo sprawdza się w miłości, a nie w tym, że ogłaszasz wszystkim, że pieniądz to jest coś obrzydliwego. Doskonałość, która polega... Nie dotykam. Dotknij po to, żeby dać drugiemu. Bądźcie doskonali, to znaczy bądźcie miłosierni. Jak Ojciec wasz jest doskonały i miłosierny, doskonałość sprawdza się w miłości, w spotkaniu. Tu widać radykalizm ojca Honorata i matki Róży. Nie? Idźcie do tego świata, wejdźcie do fabryki, a nie mówcie, że to jest przedsionek piekła. Bardzo nam są potrzebni dzisiaj tacy ludzie jak matka Róża.
Bardzo nam jest potrzebny jej charyzmat. Bardzo jest potrzebne to, żeby siostry go w sobie na nowo rozpaliły. Bo charyzmat jest w człowieku. Tak mówi święty Paweł. Rozpal w sobie charyzmat. Więc ważne, żeby było coraz więcej kobiet, które ten charyzmat w sobie rozpalają. I jeszcze, żeby się mężczyźni nim zarazili też. Amen.